mam ją, Rekio. Istna tam była Dolina Mumionków, ale się nie dałem. Jeju, ostrożnie, Rekio. Ta amfora wypełniona jest czymś łatwopalnym, a nawet wybuchowym. Wkładam i czytam. Dowiedziałem się, że u źródeł wielkiej rzeki, tej co u ujścia tworzy deltę, mieszkają mędrcy, którzy wskażą mi drogę, a miejsce to zwie się Szan. Szan? Nie. Tu tekst znowu się urywa. Hał. Nie wiem. Szanghaj, San Diego, Szanok. Trzeba odszukać resztę tej tablicy. Jeno gdzie kopać? Zaraz dowiemy się, jak to się kończy. Grilla, jutro wyruszam w górę Nilu. Niech bogowie mnie prowadzą i doprowadzą. Przeczytaj wszystko od początku. Ja, syn słońca, Amon Kretes, wyruszam odszukać pradawną ziemię moich przodków, aby poznać ich sekrety podróży w czasie i przestrzeni. Dowiedziałem się, że u źródeł wielkiej rzeki, tej co u ujścia tworzy deltę, mieszkają mędrcy, którzy wskażą mi drogę, a miejsce to zwie się Szan. Grilla, jutro wyruszam w górę Nilu, niech bogowie mnie prowadzą i doprowadzą. Wszystko wskazuje, że musimy podążać śladami tego Amon Kretesa. Shangri-La. Hał, masz rację. Nemo coś mówił o Shangri-La. I miał płynąć właśnie szukać źródeł Nilu. No to nareszcie wszystko zaczyna nam się układać. Tak, nie ma chwili do stracenia. Musimy dorwać kapitana Nemo, zanim wyruszy. Powodzenia. Tomuś, pożegnaj się grzecznie z panami. Do widzenia panom. O, brzmi fajnie. Pański syn chyba nie przepada za imieniem Tomuś. Jak nie, skoro tak? Jak tak, skoro nie? Tomuś, masz najbardziej oryginalne imię w naszej rodzinie. Wiesz, ile nad nim myślałem? A myślałeś w ogóle? Ile trwa ciąża u szczurów? Pałka. Cały miesiąc myślałem. Intensywnie. No. O, złota moneta. Założę się, że jej tu wcześniej nie było. No ale mamy szczęście. Coś błyskało. O, jest! Będziemy bogaci. Ale, bogactwo szczęścia nie daje. Hał. Zgadza się, Rekio. Może więc lepiej wywalić tę monetę? Hał. Racja, lepiej nie. Ta moneta może być środkiem do osiągnięcia szczęścia pod postacią inną niż bogactwo.
panowie wiedzą, że z terenu wykopalisk nie można nic wynosić? Nie wiemy. Skoro nie wiecie, to nie ma sprawy. Kosz wygląda na bezpański. Lepiej nie ryzykujmy. Powiedział, że będzie strzelać. Oddalmy się. U matku, Nemo zamienił się w żabę. Oj, ktoś tu potwornie mąci. Nie on, to kto? Willy Frog. Słynny baloniarz do usług. Miałbym do panów małą prośbę. Dzień dobry. Gdzie jest Nemo? Bo ja wiem, może w Sydney? Hałała! Właśnie, nie ten. Nam chodzi o kapitana Nemo. Tego, co tu jeszcze niedawno odkrywał u ujście Nilu. A, ten! Odpłynął w górę rzeki. O matku, to już koniec. A, masz rację, Reksiu. Jeśli popłynął w górę rzeki, to tylko po to, by odkrywać źródła Nilu. Musimy go dogonić. Tylko jak? Może statkiem? Miałbym prośbę. Pociągiem? Nie, nie, samochodów jeszcze specjalnie chyba nie wynaleziono. Może wielbłądem? No nie wiem, no nie wiem. A może balonem? A może balonem? Wziąłby nas pan? Wykluczone. Nie mam ani czasu, ani miejsca na pokładzie. Ale zdaje się, że miał pan za to do nas prośbę. No tak. Zahaczyłem się kotwicą o palmę. Moglibyście ją odczepić? Założyłem się, że oblecę świat dookoła. Czas mnie goni. W ogóle pomożecie? Wykluczone. Nie mamy czasu. No dobrze. Co powiecie na taki pomysł? Ja wam powiem, jak zbudować balon, aby mnie w zamian odczepicie. Brzmi rozsądnie. Najpierw musicie znaleźć spory kawał materiału na czaszę balonu. Naprawdę spory. Czy ten tu namiot jest wystarczająco spory? Jest idealny. No to sobie przywłaszczymy. A tam, pamiętaj, że ten kupiec dostał od nas wielkiego złotego skarabeusza. Może sobie za niego wybudować hipermarket. Co teraz, panie Frog? Teraz zdobądźcie duży kosz i ustawcie go w namiocie. Stawiamy kosz w namiocie, uzyskując ciekawą przestrzeń. Teraz musicie wstawić do kosza zbiornik z paliwem. Jakim paliwem? Najlepiej z jakimś łatwopalnym gazem. Ostrożnie, Reksiu, mamy się wzbić w powietrze, nie wysadzić. Teraz musicie zdobyć palnik i umieścić go na amforze. Może być lampka gazowa. Chcemy zakupić ten palnik, lampkę. Nie jest na sprzedaż. Jestem kupcem, a to mój ostatni towar. Nie mogę go sprzedać, bo co będzie ze mnie za kupiec? Bez towaru? Damy panu tę złotą monetę, a konto kupna lampki. Wezmę i przemyślę waszą ofertę. Może druga złota moneta pomoże panu w podjęciu decyzji? Może pomoże, zobaczymy. Czy ta waluta jest wystarczająco twarda, by zmiękczyć pańskie kupieckie serce? Wystarczająco jest, ale czy wystarczy? No, panie kupiec, masz pan no tu jeszcze jedną monetę na zachętę, kup pan sobie coś ładnego za to. No dobrze, złamaliście mnie i moje zasady, lampa jest wasza. Nieszczęsny. Widzisz, Leksiu, pieniądze szczęścia mu nie dały. Jak obraz? Pasuje do wnętrza? Chyba tak, ale nie mam światła w piwnicy, to tak do końca nie wiem. Dżin tego raczej nie przeżyje. Dobrze, teraz lekko przekręćcie palnik, namiot powinien się wybrzuszyć. O, proszę, jak się ładnie wybrzuszył. To już prawie koniec. Przywiążcie linki od namiotu do kosza. No proszę, balon pierwsza klasa. Na koniec musicie się postarać o kotwicę na linie. Kotwicę? Na pustyni?
Ech, zmarnowałem tu zbyt wiele czasu. Żeby zdążyć, nie mogę już sobie pozwolić na więcej lądowań. Muszę spalić za sobą wszystkie mosty. Weźcie moją kotwicę. Nie będzie mi już potrzebna. Do zobaczenia! I pamiętajcie, żeby uzupełniać paliwo. Nie musisz się tak spieszyć, ja to kiedyś czytałem. Zdążysz, bo zyskasz jeszcze jeden dzień, czy jakoś tak, no. No i zrobił nas w balona. On spełnił naszą prośbę, a my jego nie. O! Gotowe! Hau, hau, hau!